Jesteśmy teraz w ośrodku takim rekreacyjnym nad Krzną w Porosiukach. Stąd zamierzamy z tego miejsca wystartować, puścić grupę młodzieży, klas licealnych z Białej Podlaskiej, uczestników biegu takiego militarno-obronnego. To jest bieg przełajowy, dystans minimum 5 km. W zależności od tego, ile punktów i jaką taktycznie sobie trasę obiorą, to może być nawet dwukrotny dystans. Młodzież musi dotrzeć do AWF-u w Białej Podlaskiej, gdzie zakładam, że około 22-23 będą rozdawane nagrody, no i puchar rektora. Rektor ma wręczyć puchar zwycięzcom, czyli zwycięskiej parze. Kto bierze udział w tym rajdzie, wyścigu? To znaczy tak, jeśli chodzi o ze strony uczelni, to przede wszystkim studenci służb mundurowych, którzy na naszej specjalności przygotowują się do organizacji tego typu imprez, niezależnie od tego, że w przyszłości zamierzają gdzieś się udać do podobnych formacji, gdzie mogą wykonywać właśnie takie biegi, takie działania. Natomiast uczestnikami jest młodzież klas mundurowych, no, która ma możliwość pod kątem takich działań obronnych pokazać swój potencjał, swoje przygotowanie. Mamy tutaj w lesie ukryte punkty. Zgodnie z nawigacją, którą otrzymali i mają na mapach takie informacje, mogą korzystać z GPS-ów, będą musieli wykonać próbę strzelecką, będą ratowali człowieka, dokładnie będą pracowali na fantomie, będą musieli zakamuflować twarz swoją, żeby się ukryć w terenie, wykonać takie sygnały za pomocą sygnałów SOS, przekazać informacje oraz rozpalić ognisko krzesiwem. Oczywiście to nie będzie takie typowe ognisko, tylko rozpalenie płatka za pomocą krzesiwa i na każdy punkt jest czas przewidziany do 1 minuty. Jeżeli w ciągu 1 minuty nie wykonają zadania, dostają 10 minut kary. Niezależnie od tego muszą unikać uzbrojonych patroli w lesie, które jeżeli ich tylko dostrzegą, zobaczą numery startowe, wliczają kolejne 10 punktów. Także okazuje się, że trzeba sprytnie, taktycznie działać i wcale nie najszybsi muszą tutaj wygrać. Tylko ci, którzy strategicznie potrafią coś takiego rozpracować. To ale taka zabawa survivalowa, bardzo ciekawa. Właśnie, tu chciałem powiedzieć, nie tylko te manewry mają podłoże obronne, ale też takie techniki przetrwania. No i tu jako instruktor survivalu, a od 20 lat się tym zajmuję, takie pomysły, scenariusze okazuje się, że fajnie się wpisują w te działania młodzieży. Chcą w tym brać udział, pasjonuje ich to, a tutaj warto jeszcze podkreślić, że dla niektórych ta impreza będzie kończyła się w nocy, ponieważ specjalnie robiliśmy to w godzinach wieczornych, aby pokonywali ten dystans w nocy, czyli nie mogą korzystać z latarek, bo jeżeli latarki włączą, patrole ich zobaczą. No i taki survival, tak jak pan słusznie zauważył. Uczniowie z jakich szkół są tutaj? Mamy dwie szkoły, reprezentację dwóch szkół. Najliczniejsza to jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące pod kierunkiem właśnie pana pułkownika Plażuka. No i z drugiej szkoły, z Platerki, dwie pary, z tego co widziałem, dotarły, przynajmniej do mnie zgłaszali się. No i kibicuję wszystkim na tym samym poziomie. Parę słów o tych mapach. Co się na nich znajduje dla takiego laika, być może jak ja? Jak się posługiwać? Czy mamy w ogóle kompasy tutaj właśnie też? I teraz tak, na mapie są zaznaczone miejsca startu, momencik, o. Mamy miejsce startu. Kolorowe punkty to są miejsca, gdzie są ukryte takie zadania do wykonania. Na dole w legendzie są podane współrzędne. I teraz młodzież musi za pomocą GPS-ów w telefonach komórkowych, mogą korzystać, muszą dotrzeć do tych punktów. Natomiast, żeby było ciekawiej, wcale w tych punktach dokładnie, zgodnie z wytycznymi, nie ma ludzi tych zadań. One są w promieniu do 20-30 metrów ukryte gdzieś w krzakach. W związku z tym dotrzeć do punktu i jeszcze zlokalizować tych instruktorów trzeba. Jedno miejsce jest miejscem, gdzie oprócz tego, że działamy tutaj na GPS-ie, czyli młodzież uczy się korzystać z telefonów komórkowych, z aplikacji do nawigowania, to jedno miejsce jest takim miejscem tradycyjnym, gdzie za pomocą krzesiwa
i mapy muszą określić kierunki świata, odległości i współrzędne. Czyli muszą mieć taką umiejętność, muszą posiadać, ponieważ jeżeli GPS zawiedzie, to znowu wracamy do punktu wyjścia, mapa, kompas, słońce, mech i tak dalej, i tak dalej. Nocą to słońce będzie trudne. Dokładnie. I na to liczę, że zaraz się zachmurzy, będzie ciemno i już niektóre rzeczy będą trudne do wykonania. I tak nawet specjalnie w lesie tras nie zaznaczaliśmy ścieżek i dukt, żeby nie ułatwiać zadania młodzieży. No, oczywiście są pewne takie charakterystyczne miejsca, no, żeby dali radę. Do 24 przewidujemy zakończenie. Dziękuję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jaką decyzję o tym, żeby podjąć naukę w klasie mundurowej, od tego bym zaczął? Tak naprawdę rodzinnie troszkę poszło, wujkowie troszkę też namówili, no i gdzieś tam pasja jednak zainteresowanie tym, ja w przypadku lotnictwem, czyli Dęblin i tak dalej, no i gdzieś zainteresowań, gdzieś z pasji, z rodziny tak się wszystko połączyło. Klasy mundurowe, nauka w akademickim liceum. Czy sporo jest zajęć dotyczących właśnie tego typu działań? Tak, myślę, że tak. Myślę, że w starszych klasach jest to dość już zmniejszone, ponieważ matury i więcej nauki, ale w pierwszej klasie z racji przygotowań i o pokazanie tego kierunku jest dużo i naprawdę są fajne. Wojskowie przyjeżdżają i jednak jest to na poziomie fajnym i można dużo z tego wynieść. Skąd decyzja, że dzisiaj widzę Ciebie tutaj i bierzesz udział w tym wszystkim? Też z ciekawości, żeby się sprawdzić, no i też jednak wcześniejszy pobyt na obozie, który odbył się w Myczkowcach ze sprawą grupy Alfa, przygotował mnie do tego, no i myślę, że mogę sobie wystartować, sprawdzić się i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Jak jesteście wyposażeni? Rozumiem, że nie każdy jest to samo wyposażony, ale co jest przydatne w tego typu działaniach? Myślę, że przydatne będzie bardzo posiadanie takich rzeczy jak nóż, czy też apteczka, jakieś tutaj typu komin, czapka, nerka. Też przy okazji, jeśli do biegu jest potrzebny znaczek klasy i szkoły, też może to założyć. Myślę, że to zdejmy w biegu, żeby się zakamuflażować bardziej. No i takiego typu rzeczy, też kompas, no i coś w tym stylu. Czego się życzy takim kadetom jak wy tutaj obecni podczas tego typu właśnie wydarzeń? Czego się życzy? Na pewno powodzenia i skupienia się wyżej? Tak. Strategicznego myślenia, skupienia się na tym, co się robi, by wypaść dobrze i jak się skupi, to będzie dobrze i tak naprawdę wszystko dla fanu. Myślę, że to jest ciekawa opcja na przyszłość. Też doktor Różański, który nas prowadzi, jest niesamowitym człowiekiem i ma ogrom wiedzy, którą nam przekazuje tak naprawdę codziennie i jestem w stanie powiedzieć, że na tych studiach przez 2 lata nauczyłam się więcej niż przez kilkanaście lat szkoły. Potwierdzam jak najbardziej. Zajęcia są nietypowe, bardzo dużo wyciągamy wiadomości i mam nadzieję, że przygotują nas do służby w służbach mundurowych. Tak naprawdę. No to zapytam Was, dziewczyny, czy byłybyście w stanie teraz same przetrwać tydzień w lesie na przykład? Ja uważam, że tak. Myślę, że na tym etapie doktor już przekazał nam taką wiedzę, że z jakimiś tam, na pewno z jakimiś pomocami dydaktycznymi byłabym sobie w stanie poradzić. Rozpaliłabym ognisko w lesie? Rozpaliłybyśmy, owszem. Ale jeśli jest zabronione palenie ognisko w lesie? Jeżeli, no tutaj się nauczyliśmy sztuki survivalu, przetrwanie jest ważniejsze w takich okolicznościach. Brawo, dobrze. Słuchajcie, to też widzę, że niecodziennie wyposażone. To jest broń, rozumiem, jak to się nazywa, broń? To akurat gumikałachy. Tak, broń ćwiczebna. Dokładnie. Miałyśmy mieć ASG, ale ze względów technicznych troszeczkę nie mogłyśmy, dlatego taką atrapę będziemy nosić dzisiaj. No ale to właśnie przed Wami 5-10 km do pokonania, przecież to jest utrudnienie. A to nie pierwszy raz. Już przyzwyczajone. Dokładnie. Jakby z tą bronią pływamy, biegamy, więc nie jest to nowość dla doktor... nas. Po uczelni też chodzicie z bronią? Nie, no w tym przypadku akurat nie, tylko w kwestii tam ćwiczeń wykorzystujemy dopiero tę broń. Jak jeszcze macie ciekawe wyposażenie ze sobą? Co jest potrzebne w ogóle do tego, żeby właśnie podjąć się tego typu przedsięwzięcia? Na pewno jakaś tam wiedza. Musimy wiedzieć, jak się poruszać, jakimi sektorami chodzić. My ze sobą dzisiaj mamy tylko atrapę broni, jakiś tam nożyk, no i nasza wiedza gdzieś tam. Będziemy chodzić, patrzeć, spisywać.
no i oglądać, co się dzieje. Czego się życzy takim młodym osobom jak wy, które właśnie podejmują się tego typu wyzwań? Jest jakieś, nie wiem, złote porzekadło, bądź jakieś survivalowe powiedzenie, które pomaga w tym wszystkim? Przede wszystkim takiej silnej psychiki, no i sprytu. Ambicji i sprytu przede tak. wszystkim, no bo to nie jest dla wszystkich, no i trzeba to lubić po prostu. 3, 2, 1. Prawo.